Witajcie! W dzisiejszym materiale chcielibyśmy Wam przedstawić przykładową terapię odnośnie stawu ramienno-łopatkowego. Głównie chcielibyśmy się skupić na poprawie rotacji wewnętrznej. Pokażemy Wam głównie rotacje na rotatory zewnętrzne. Pokażemy Wam, jak badać sobie toniczność tych mięśni oraz zakresy ruchomości, a później przekażemy Wam wiedzę na temat tego, jak poprowadzić terapię, aby taki ból zmniejszyć, a poprawić zakresy ruchomości. Jeżeli chodzi o staw ramienno-opadkowy, to tutaj chcielibyśmy sobie zwrócić uwagę na mięśnie takie jak na ramienne część przednia, część boczna, część tylna, rotatory wewnętrzne i rotatory zewnętrzne. Głównie też można popatrzeć na mięsień taki jak zębaty przedni, dlatego że jest to główny stabilizator, jeżeli chodzi o staw ramienno-opadkowy, więc jeżeli on jest w jakiś sposób niewydolny, jest problematyczny, to też to przerzuci nam Problem na staw ramiennoopadkowy. Może pojawić się właśnie niestabilność, może pojawić się ból, więc tutaj to ważne jest to, żeby to uwzględnić. Jeżeli chodzi o asię, to zbadamy sobie po prostu teraz, jak te mięśnie u Asi pracują. Zacznę sobie od naramiennego części przedniej. Daj sobie rękę tylko z boku, proszę. Ja będę tutaj prosił pacjenta, żeby tą pozycję utrzymał i delikatnie daję opór w dół. Trzymaj, proszę Asia. Ok. Odruchem manipulacji sprawdzę, czy tutaj ten mięsień jest, jest, jest w hipertonii, czy jest normotoniczny. Więc zrobię odruch i trzymaj się, proszę. Ok. Nic mi się nie zmienia, więc ja widzę, że ten mięsień jest teraz mocniej napięty. Przejdziemy sobie teraz do mięśnia zębatego, części przedniej. Lekko sobie tutaj wysuń rękę w moim kierunku. Dobrze. I trzymaj, proszę, ten ruch. Ok. Tutaj łasi widzę, że ona nie jest w stanie ustabilizować, więc daj troszeczkę więcej siły. Tak. Ok. opuść rękę, proszę. I widzę, że mimo tego, że poprosiłem o Asię, żeby włożyła trochę więcej siły i utrzymała troszeczkę mocniej tą pozycję, to ona nadal nie jest w stanie tego zrobić. Więc w mojej ocenie ten mięsień jest niewydolny. Przejdziemy sobie teraz do następnych mięśni. Zaczniemy sobie od rotatora wewnętrznego. Tak, luźnitko. Łokieć przy ciele. Ja będę rękę prowadził do siebie. Asia cały czas utrzymuje rękę w tej pozycji, natomiast ruch, który ona chce wykonać jest ruchem do środka. Tak, więc to nie jest tak, że Asia będzie teraz wykonywała ten ruch, tylko ona po prostu próbuje wykonać napięcie. Trzymaj, proszę. OK, dobra. Tak, tutaj muszę skorzystać z innego odruchu, dlatego, że jest trochę trudniej zrobić odruch manipulacji, więc posiłkuję się tutaj odruchem ucieczki. OK, trzymaj, proszę. OK. Widzę, że tutaj nadal nic się nie zmieniło. Więc u Asi ten mięsień jest w hipertonii. Więc to może powodować, że jeżeli mięsień, który rotuje do środka, czyli rotator wewnętrzny, może ograniczyć mi rotację zewnętrzną, jeżeli on jest większy napięciu. Tak, przejdę teraz do grupy rotatorów zewnętrznych, tak? czyli nadal tej stara się mieć w miarę blisko. Ja będę szedł teraz do przodu, a ty starasz się rękę trzymać do tyłu. Trzymaj proszę. OK. Jeszcze raz trzymaj, proszę. OK. Widzę, że Asia nie jest w stanie tego zrobić, więc w mojej ocenie ten mięsień jest. Jest, ten mięsień jest niewydolny, więc widzę, że już jest dysproporcja. Te, które rotują do środka, są w większym napięciu, a te, które rotują na zewnątrz, <laughs> niestety nie są w stanie tego zrobić. <laughs> Teraz tak, <laughs> przepraszam. Teraz tak, trzymaj rękę proszę tutaj, ja będę szedł znowu do przodu, a ty yy, do tyłu, tak? Tylko głowę stara się mieć, o właśnie, tak? I trzymaj proszę, ok. I tutaj opuść. Tutaj mięsień podgrzebieniowy, widzę, że też jest niewydolny, tak, Asia nie jest w stanie tego zrobić. I teraz testujemy sobie jeszcze mięsień nadgrzebieniowy, tak? Tylko teraz tak, rękę trochę tutaj. To jest główny mięsień, który ma inicjować odwodzenie, więc utrzymaj proszę tą pozycję. Tak, ok, Trzymaj proszę. Ok. Opuść rękę i ten mięsień jest większy napięciu. Czyli widzę dysproporcję pomiędzy rotatorami zewnętrznymi, rotatorami wewnętrznymi i ten mięsień, który ma inicjować ruch, jest większy napięciu. To może skutkować bólem w okolicy właśnie grzebienia łopatki, wyrostka barkowego. Może też się pojawić yy, taka sytuacja, że jeżeli byśmy używali więcej tej, tej ręki, yy, na przykład gralibyśmy w tenisa, zaczęlibyśmy trenować podciąganie, wyciskanie, to tutaj ten mięsień mógłby zacząć dawać o sobie znać. I to nie jest kwestia taka, że ten mięsień nadgrzebieniowy jest głównym problemem, tylko jest kwestia taka, że mamy dysbalans. I teraz, chcąc rozluźniać ten mięsień nadgrzebieniowy, moglibyśmy spowodować jeszcze większy dysbalans. Więc tutaj jest kwestia taka, żeby uruchomić mięśnie, które nam nie działają, a te, które są w napięciu, spowodować, żeby obniżyć troszeczkę ich napięcie. I jak to możemy zrobić? Głównie uruchamiając mięśnie, które nam nie pracują. Cześć. W tej praktycznej części pokażemy, jak poradzić sobie ze znalezieniem odpowiednich struktur mięśniowych w obszarze grzbietowej części łopatki oraz zaproponujemy formy terapii, Wykorzystując techniki z masażu tkanek głębokich. Na samym początku powinniśmy sprawdzić sobie zakres ruchomości i zrobimy ocenę zakresu ruchomości w dwóch wariantach. Na samym początku prosimy, aby pacjentka czynnie zrobiła ruch rotacji zewnętrznej. Widzimy, że ręka względnie jest równolegle względem leżanki. Prosimy pacjentkę, by zrobiła rotację wewnętrzną. Widzimy, że rotacja wewnętrzna będzie tutaj w deficycie. Ale żebyśmy mieli pewne badanie, możemy sobie wyłączyć wszelkie kompensacje z zakresu ruchomości i możemy ustabilizować głowę kości ramiennej w delikatny sposób, takim półpiersieniowym chwytem. I prosimy pacjentkę o to jeszcze raz, aby wykonała ruch rotacji zewnętrznej. Widzimy, że delikatnie ruch rotacji nam się zmniejszył. Prosimy pacjentkę, żeby zrobiła rotację wewnętrzną, i widzimy, że ruch rotacji wewnętrznej będzie mniejszy. Co za tym idzie? Jeżeli mamy ograniczenie w rotacji wewnętrznej, wiemy, że rotatory zewnętrzne będą tymi mięśniami, które będą to ograniczać. Więc jeżeli mamy ograniczenie rotacji wewnętrznej, chcemy rotatory zewnętrzne opracować. Aby opracować rotatory zewnętrzne, musimy ustawić je w rozciągnięciu. Czyli w ten sposób prosimy pacjentkę, aby ustawiła swoją dłoń i całe przedramie należące. Jeżeli zakres ruchomości na to pozwoli, jeżeli nie ma żadnych dolegliwości bólowych, będziemy mogli sobie w ten sposób pracować. Jeżeli mamy możliwość, że poprosimy pacjentkę o wykonanie ustawienia dłoni na kości krzyżowej i jeżeli ta pozycja nie powoduje dolegliwości bólowych i zakres ograniczenia ruchomości nie jest na tyle duży, by nam to uniemożliwiał, to jest jeszcze lepsza pozycja. Ważnym elementem jest to, abyśmy wiedzieli, gdzie pracujemy. Do tego posłuży nam wiedza z anatomii topograficznej. Ocenimy sobie, gdzie będą przebiegały konkretne mięśnie. Aby móc to ocenić, będziemy potrzebowali wyznaczyć sobie istotne punkty kostne. Na samym początku musimy sobie ocenić, gdzie będziemy mieli brzeg przyśrodkowy łopatki. Idąc po tym brzegu, będziemy mogli sobie wyznaczyć kąt dolny łopatki, grzebień łopatki. I będziemy mogli sobie wyznaczyć kąt górny łopatki. Gdy mamy wyznaczone te trzy punkty, to już daje nam bardzo dużo. W dole nadgrzebieniowym będziemy mieli tylko jeden mięsień mięsień nadgrzebieniowy. Jeśli chodzi o grzebień łopatki i kąt dolny łopatki, wyznaczyć sobie możemy połowę długości między nimi. Ta górna połowa to będzie cała przestrzeń, gdzie przebiegać będzie mięsień podgrzebieniowy. Ta dolna połowa, podzielona znowu na pół, będzie dawała nam obraz tego, co jest w górnej połowie tej dolnej części: mięsień obły mniejszy i mięsień obły większy na dole. Jeżeli wiemy, gdzie leżą konkretne mięśnie, będziemy mogli sobie śmiało z nimi pracować. Ustalamy sobie rękę w rotacji wewnętrznej, rozciągamy w ten sposób rotatory zewnętrzne i możemy proponować. Techniki z masażu tkanek głębokich. Na samym początku możemy wykorzystać techniki duże, globalne. Do pracy z łopatką idealnie będzie do tego nadawała się nasada nadgarstka. Będziemy mogli sobie pracować nasadą nadgarstka, kłębem kciuka z częścią nadgrzebieniową. Wklejamy się w część nadgrzebieniową i pracujemy. Ważne jest, abyśmy na samym początku mogli wybrać luz tkankowy, czyli chcemy się wkleić w tkankę, Delikatnie ją rozciągnąć i pozwolić, żeby to rozciągnięcie przepuszczało nas dalej. Co za tym idzie, musimy się wkleić, wybrać luz, rozciągnąć i pracujemy sobie kłębem kciuka i nasadą. Tak samo możemy pracować sobie z częścią mięśni po stronie podgrzebieniowej. Mamy mięsień podgrzebieniowy, całą grzbietową część łopatki właściwie możemy sobie wybrać, to nie będzie przeciwwskazaniem. Druga ręka służy mi jako stabilizacja i delikatnie fiksujemy sobie tkankę, pociągając ją w drugą stronę. Na części tutaj tej grzbietowej pod samym grzebieniem łopatki możemy pracować sobie miękką pięścią. Miękka pięść jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie sobie otworzyć naszą dłoń i jednocześnie wyznaczamy kciukiem kierunek pracy. Więc wklejam się w luz, rozciągam i fiksuję tkankę. I pracujemy. Jeśli chodzi o techniki globalne, wystarczą te dwie, ale możemy pracować sobie technikami lokalnymi. I teraz techniki lokalne to najczęściej opuszki palców, czyli fiksujemy sobie tkankę i pracujemy sobie opuszkami palców. Mięsień podgrzebieniowy także. Możemy dołożyć sobie techniki pracy z wykorzystaniem paliczków, czyli chcemy pracować sobie paliczkiem drugim, trzecim. Ta technika może być w odczuciu tkliwa przez pacjenta, więc jeżeli jest jakaś tkliwość, umownie możemy posłużyć się skalą numeryczną skali bólu 0, 10, gdzie 0 to jest brak bólu, 10 to jest ból nie do wytrzymania, a 7 to umownie jest taka, że boli, ale pacjent da radę. I teraz ważne jest, abyśmy popracowali sobie technikami precyzyjnymi, ale w przegrodzie. Poproszę pacjentkę delikatnie, żeby się przesunęła do lewej krawędzi leżanki. Zrzucamy rękę poza krawędź tejże leżanki. Mając wiedzę, gdzie będziemy sobie mogli znaleźć mięsień podgrzebieniowy, gdzie będziemy mogli sobie znaleźć mięsień obły mniejszy i większy, wyznaczamy sobie przestrzeń pomiędzy mięśniem obłym a mięśniem obłym. I teraz... Klejając się paluszkami w tę przestrzeń, mogę sobie ocenić, czy jestem w dobrym miejscu. Prosząc pacjentkę o wykonanie rotacji zewnętrznej, będę czuł, że nad palcem rotator zewnętrzny napina mi się. Jeżeli poproszę pacjentkę o rotację wewnętrzną, pod moim palcem będę mógł zobaczyć, że tkanka mi się napina, więc mam wtedy poczucie i pewność, że jestem w przegrodzie międzymięśniowej. Aby pracować w przegrodzie, ważna jest jedna zasada. Zasada jest. Aby pracować w przegrodzie, musimy po prostu w niej być. Więc wklejamy się najczęściej opuszkami palców, fiksujemy sobie tkankę i pracujemy. Ważna jest to przegroda, często zapominana przez terapeutów, warto sobie z nią pracować po to, aby opracować sobie istotne struktury naczyniowo-nerwowe, które w tej przegrodzie będą sobie biegły. Aby ocenić efekty naszej pracy, Poprosimy pacjentkę, aby znowu wykonała ruch rotacji zewnętrznej i wewnętrznej w ustabilizowaniu. Czyli tym chwytem półpierścieniowym tak samo będziemy wykorzystywali ruch. Poproszę cię, abyś zrobiła rotację zewnętrzną. Widzimy, że jest poprawa. Rotacja wewnętrzna. Jeszcze jest delikatny deficyt, natomiast i tak zdecydowanie jest lepiej niż było poprzednio. Po więcej praktycznych informacji. Zapraszamy Was na szkolenie z Masażu tkanek głębokich w ujęciu klinicznym, gdzie dowiecie się, jak różnicować, jak diagnozować i jak wprowadzać skuteczne strategie i elementy pracy manualnej z ludzkim ciałem. Zapraszamy!